Buongiornissimo, amici sportivi. Czas rozstrzygnąć konkursy, w których braliście udział w ostatni wtorek, środę i czwartek, w których do wygrania były książki Calcio, Johna Futa oraz kawiarki Bialetti w wersji Italia w komplecie z pyszną kawą od Coffee Desk, fundatora tychże nagród. Bardzo dziękujemy w imieniu całej redakcji Amici Sportivi za aktywność, za kreatywność, którą wykazaliście się w podejmując się tego zadania konkursowego, czy tych zadań konkursowych. No a nam udało się wyłonić czterech laureatów, czterech zwycięzców, choć ocena, umówmy się, zawsze jest subiektywna. Wchodzą w grę gusta, oceny indywidualne, no ale udało nam się dojść do porozumienia. Oto rozstrzygnięcia. We wtorek pytaliśmy Was, co jest kluczem do zwycięstwa Włochów z Hiszpanią. Dziś już wiemy, że Azzurri pokonali ekipę La Roja, no ale dzieliliście się z nami swoimi pomysłami na rozpracowanie podopiecznych Luisa Enrique. Nagrodę otrzymuje Jakub Leszczyński. Calcio Johna Futa wędruje do Ciebie, drogi Jakubie. Napisałeś o jednym organizmie włoskim, który zresztą rozpracowałeś na czynniki pierwsze. Bardzo nam się podobał Twój komentarz, Twoja odpowiedź. W związku z tym ta nagroda wędruje do Twoich rąk. Serdecznie gratulujemy. Z kolei w środę zapytaliśmy Was, którą z drużyn, Danię czy Anglii, widzielibyście w finale jako rywala Włochów, ale nie rozumem, a sercem. Kogo chcielibyście za rywala Włochów? Tutaj niemal jednogłośnie wybraliśmy odpowiedź Karola Piwowara. Karol, książka Calcio Johna Futa wędruje do Ciebie, do Anglii, do Wielkiej Brytanii. Musicie wiedzieć, że Karol mieszka na Wyspach i napisał, że nie marzy o niczym innym, jak przyjść w poniedziałek po wygranym finale Mistrzostw Europy w koszulce reprezentacji Włoch z Chiellinim na plecach, z nazwiskiem Chielliniego na plecach, by zagrać na nerwach swoim angielskim kolegą. Obyś Karol miał ku temu okazję. Trzymamy mocno kciuki, a póki co serdecznie gratulujemy. No i kochani, wielki finał, czyli pytanie z czwartku, które zadaliśmy zarówno na YouTubie, jak i na naszym profilu fanpage'u na Facebooku, czyli jesteś asystentem Roberto Manciniego. Trwa ostatnie zgrupowanie sztabu technicznego przed finałem Mistrzostw Europy. Jakich rad udzielisz swojemu zwierzchnikowi, selekcjonerowi do wygrania arcy fantastyczna kawiarka marki Bialetti w wydaniu włoskim, w wydaniu Italia, w komplecie z pyszną kawą. Wszystko to ufundowane przez Coffee Desk. No i mamy dwa takie komplety do rozdania i je właśnie rozdajemy. Po pierwsze Kasparow 87. Chłopaku, rozwaliłeś nas na łopatki swoją odpowiedzią, której udzieliłeś na YouTubie. Serdecznie Ci gratulujemy. Bialetti oraz kawa wędrują do Ciebie. Będziesz mógł spróbować kawy prosto z arcy włoskiej, powiedzielibyśmy kawiarki. No a co nam się podobało w Twojej odpowiedzi? Te wstawki polsko-włoskie, gastronomiczne, to w jaki sposób rozpracowałeś tę odpowiedź i w jaki sposób, no ten styl odpowiedzi, ten styl sugestii na pewno trafiłby do Roberto Manciniego. Natomiast druga nagroda, ta na Facebooku, wędruje do Daniela Czułnowskiego. Daniel, nie myślmy o tym, co oni mogą zrobić nam, myślmy to, co my możemy zrobić im. To bardzo ciekawe podejście. Dalej oczywiście rozwinąłeś tę wypowiedź. Kawiarka Bialetti w zestawie z kawą od Coffee Desk wędruje również do Ciebie. Panowie, serdecznie gratulujemy w imieniu całej redakcji Amici Sportivi. Moi drodzy, bardzo dziękuję jeszcze raz za udział w konkursie. To oczywiście nie ostatni nasz konkurs. Już jutro o 19.30, przypominam, wjeżdżamy z live'em Fuori Gioco przed finałem Mistrzostw Europy, w trakcie którego zostajemy z Wami podczas meczu oraz jesteśmy po finale i w trakcie tego live'a również zorganizujemy no ze 3-4 konkursy na żywo, w których będziecie mogli wziąć udział. Serdecznie zapraszam. Tymczasem, drodzy laureaci, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Skontaktujcie się proszę ze mną na marcin@amicisportivi.com. Będziemy potrzebowali Waszych danych kontaktowych. Ustalimy, w jaki sposób możemy dostarczyć Wam książki Calcio, Johna Futa oraz te magiczne kawiarki Bialetti w wersji Italia w komplecie z pyszną kawą od naszego partnera, od Coffee Desk, któremu serdecznie dziękujemy za ufundowanie tychże nagród. Tymczasem ja mam nadzieję zobaczyć się z Wami jutro o 19.30. Będziemy przeżywać ten finał razem. Ci vediamo, amici sportivi. Ciao!